Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić amerykańskie s'mores, czyli typową kempingową przekąskę słodką i przepyszną. Będziemy potrzebować herbatników bądź krakersów, czekolady, najlepiej jak najbardziej płaskiej i pianek marshmallow. Nie zapominajmy o ogniu, najlepiej ognisko. Udajmy, że to jest moje ognisko. Zaczynamy od krakersa albo herbatnika. Bierzemy dwa kawałki, na razie kładziemy. Czekolada, ja sobie biorę dwa kawałki na jednego herbatnika. Pianki. Możecie wziąć jedną albo dwie. Nabijamy na patyk i smażymy nad ogniem. Ogólnie trzeba obracać cały czas, bo można je bardzo łatwo spalić. Ogólnie najlepiej, żeby pianki były chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku. Teraz szybko bierzecie herbatnika, nakładacie pianki i teraz już tylko ściskacie kanapkę i czekamy, aż gorące pianki rozpuszczą czekoladę. I widzicie, że jest gotowe, kiedy czekolada przesuwa się razem z piankami. Teraz wystarczy tylko ugryźć i s'mores gotowe.